Witajcie w 7 odcinku Zdrowomanii. Dzisiaj mam gościa specjalnego, a jest nim mój pies Luna, ponieważ będziemy rozmawiać o wpływie psa na zdrowie człowieka. Oprócz tego wejdziemy na ściankę wspinaczkową, a na końcu przygotujemy deser z pieczonych jabłek. Zapraszam. Jest ze mną dzisiaj pani Nina Bekasiewicz, redaktor naczelna magazynu Dog & Sport oraz prezes Fundacji Przyjaciel, która zajmuje się m.in. dogoterapią. Pani Nino, można powiedzieć, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, ale czy to tak samo można powiedzieć, że pies to zdrowie? Można powiedzieć, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, najwierniejszym, najlepszym. No i oczywiście w 100% można powiedzieć, że pies to zdrowie. Jaki jest pozytywny wpływ psa na zdrowie fizyczne? Chociażby spacerowanie z psem, a musimy to robić 3 razy dziennie, albo niektórzy i więcej, też ma bardzo duże znaczenie dla naszego zdrowia, bez względu na to, jaka jest pogoda. Więc jeżeli już posiadamy psa i zdecydowaliśmy się na to, żeby z nim spędzić trochę naszego życia, to musimy pokochać każdą porę roku. Bez względu na to, czy jest minus 15, czy leje deszcz, pies niestety zmusza nas do wychodzenia na spacery i dla naszego serca, dla naszej figury, ale nie tylko, bo też dla takich społecznych aspektów jest to bardzo, bardzo fajne i bardzo ważne. A na przykład jeśli mamy depresję i ona powoduje, że nie chce nam się wychodzić, chcemy się zamknąć w czterech ścianach, to pies do takich stanów niestety, ale nie dopuszcza. I tutaj myślę, że to jest taka wartość dodana. Jakie aktywności, oprócz zwykłych spacerów, możemy wykonywać z naszym czworonogiem? Z psami możemy wykonywać bardzo, bardzo dużo różnych fajnych rzeczy. Te rzeczy to się nazywają sporty kynologiczne. I w Polsce ostatnimi czasy bardzo modne jest chociażby dog frisbee, czyli rzucamy dysk psu, agility, czyli pokonywanie toru przeszkód przez psa, a przewodnik biegnie obok, obedience, czyli tutaj mamy takie posłuszeństwo sportowe, czyli ten pies musi być taki perfekcyjny. To jest ich oczywiście bardzo, bardzo dużo. Mamy jeszcze dog tracking, który jest bardzo, bardzo modny i jakby tutaj on nie wymaga specjalnego przygotowania, czyli nie potrzebujemy mieć na przykład toru przeszkód. Jest też bike joring, jest flyball. W Polsce od kilku lat ukazuje się magazyn Dog & Sport, który opisuje i pokazuje wszystkie sporty kynologiczne, jakie można z psem uprawiać i jakby w nim znajdują się też informacje na temat wychowania psa, na temat zdrowia psa, na temat tego, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami, które nas spotykają w relacji z psem. Dlatego każdy czytelnik znajdzie tam coś dla siebie i wybierze sobie na pewno taką dyscyplinę sportu, która będzie mu sprawiała przyjemność i razem z psem będą mogli sobie spędzać czas przez cały rok. A jaki jest pozytywny wpływ psów na zdrowie psychiczne? Jeśli mówimy o aspektach emocjonalnych, to szczególną uwagę należy zwrócić na takie poczucie bezpieczeństwa, które ten pies nam daje i na taką możliwość, na taką bliskość. Możemy się do niego przytulić, kiedy mamy na to ochotę i on jest dla nas zawsze dostępny. Pies jest takim bardzo fajnym kompanem życia. On powoduje, że musimy wychodzić z nim na spacer, dzięki czemu nawiązujemy bardzo dużo nowych znajomości. My nie mamy czasami odwagi, żeby zaczepić kogoś i z kimś porozmawiać. Natomiast pies nie ma takich problemów. Jakby one ułatwiają nam te kontakty z innymi ludźmi i szczególnie osobom samotnym, które żyją sobie same. Myślę, że taki pies pomaga bardzo w życiu i dzięki temu spotykają dużo fajnych ludzi, z którymi się później zaprzyjaźniają i ta samotność w pewnym momencie po prostu znika. Jeszcze jakby mogła pani opowiedzieć o dogoterapii. Co to jest i czy psy faktycznie potrafią spełniać taką terapeutyczną rolę? Dogoterapia jest terapią wspomagającą rozwój niepełnosprawnych dzieci. I tutaj mówimy o każdym rodzaju niepełnosprawności, bo z każdym dzieckiem można pracować. Dla nas, terapeutów, psy są narzędziem pracy. Dla dziecka są takim motywatorem do działania. I rzeczywiście tak jest, że bardzo często dla tych właśnie psów, które te dzieci nie mają na co dzień,
one bardzo chętnie wszystko zrobią. Czy nieważne, czy dziecko mówi, czy nie mówi, czy się porusza, czy się nie porusza. Terapeuta znajdzie taki sposób, żeby ten kontakt z tym psem to dziecko nawiązało. Te psy nie oczekują od tych dzieci wykonania tego zadania. One jakby cieszą się z każdego drobnego ruchu, które to dziecko nam zademonstruje, które to dziecko nam pokaże. Jesteśmy dzisiaj w Szkole Alpinizmu w Pionie, a moim gościem jest Stefan Stefański, instruktor wspinania. Czy wspinaczka to sport dla każdego, czy są jakieś przeciwwskazania? Wspinanie jest generalnie dla każdego. Zgłaszają się do nas na kurs osoby w starszym wieku, młodzież, ludzie pracujący, ludzie szczupli, grubsi, przeróżni. Generalnie no, takimi przeciwwskazaniami zdrowotnymi to są wady układu krążenia, jakieś poważniejsze kontuzje, powiedzmy z kręgosłupem w przeszłości, ale tak generalnie jest to sport dla wszystkich. O czym powinna wiedzieć osoba początkująca? Czy potrzebuje mieć partnera? Czy musi odbyć na początku jakiś kurs? Jak to wygląda, kiedy chcemy się wybrać na ściankę? Jeśli przychodzą do nas osoby początkujące, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia ze wspinaniem, no muszą u nas przejść taki instruktaż, który trwa około godziny. Uczymy wtedy zakładania uprzęży, wiązania się liną, asekuracji i dopiero po takim szkoleniu no można przychodzić na nasz obiekt i się już wspinać bezpiecznie. Żeby to bezpiecznie robić profesjonalnie, no to musi być ta druga osoba, też wyszkolona, też umiejąca trzymać prawidłowo linę, która asekuruje, będzie nas asekurować. Zawsze na hali tutaj jest jeden instruktor, który i tak no, baczy na bezpieczeństwo, na ludzi i zawsze można tam zapytać się go, jeśli się zapomni węzła mocującego, czy jakichś tam szczegółów dotyczących asekuracji. Jak się ubrać na ściankę? Czy jest potrzebne na przykład jakieś specjalne obuwie? Obuwie jest tu najważniejsze, ponieważ wspinając się czasami będziemy zmuszeni stawać na tarcie albo na mniejszych stopieńkach, więc im lepsze obuwie, bardziej profesjonalne będziemy mieli, no tym łatwiej nam będzie się wspinać. I takie profesjonalne obuwie, no to jest dość ciasne, dobrze oblega stopę i też ma podwyższone własności tarciowe. Jeśli chodzi o całą resztę ubioru naszego, no to t-shircik, jakiś dresik. Jeżeli zdecydujemy się wspinać częściej, czy czekają nas w związku z tym jakieś inwestycje w sprzęt? Jeśli chcemy się na takim zupełnie poziomie rekreacyjnym wspinać, no to w zasadzie buty, woreczek z magnezją, czyli z takim białym proszkiem, który nam będzie osuszał ręce. To jest sprzęt wystarczający. No, jeśli będziemy chcieli częściej i więcej się wspinać, to trzeba będzie uprząż kupić, przyrząd asekuracyjny, karabinek. No, ale generalnie no, te wydatki nie są jakieś takie bardzo, bardzo duże. Kiedy jakiś czas temu na naszym Facebooku zapytałam Was, jakiego rodzaju przepisy chcielibyście zobaczyć w Zdrowomanii, najwięcej osób powiedziało o zdrowych deserach. I właśnie dzisiaj coś takiego przygotujemy. Będą to pieczone jabłka z farszem z płatków owsianych i bakalii. Zaczynamy od odkrojenia góry jabłka. Po odkrojeniu góry przechodzimy do wydrążania miąższu. Miąższ, który wyjęliśmy z jabłek, nie zostanie zmarnowany, ponieważ wykorzystamy go tutaj do farszu. Możemy to zetrzeć na tarce albo pokroić na takie mniejsze części. Do jabłek dodajemy kilka łyżek płatków owsianych. A następnie bakalie, które najpierw trzeba posiekać na trochę mniejsze kawałki. Następnie dodajemy miód i masło orzechowe, czyli takie płynne składniki, które tak jakby trochę, dzięki nim ten farsz będzie trochę wilgotniejszy. Mieszamy to wszystko razem, najwygodniej będzie to zrobić widelcem. Tak przygotowane jabłka układamy na blaszę do pieczenia wyłożonej papierem. Przykrywamy czapeczkami i pieczymy w temperaturze 180 stopni około 15 do 20 minut. Po około 20 minutach wyjmujemy pyszne upieczone jabłka z piekarnika. Są bardzo aromatyczne. Polecam, aby jeść je nożem i widelcem, bo tak chyba najwygodniej, żeby dostać się do tego farszu, który się w nich kryje. Smacznego! Dziękuję Wam bardzo za oglądanie Zdrowomanii. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jak zwykle zachęcam do subskrypcji naszego kanału i komentowania naszych filmów. Do zobaczenia! Co Ty tam kombinujesz? Prawda, więc jeżeli mamy już tego psa...